Jeśli chcemy policzyć środek ciężkości, a naszą figurę da się podzielić na figury proste, których pola i środki ciężkości znamy, umiemy policzyć lub odczytać z tabeli, to z pomocą przychodzi nam układ współrzędny. Możemy go osadzić w dowolnym miejscu, jednak umieszczając figurę w pierwszej ćwiartce, wszystkie odniesienia będą dodatnie. Współrzędne środka ciężkości liczymy osobno dla każdej osi, korzystając ze wzoru. Wzór jest w rzeczywistości bardzo prosty. Za naszą rzędną podstawiamy x i będziemy sumować nasze elementy składowe od 1 do 10. A sam wzór to nic innego jak średnia ważona. To jest rzędna, a to jej waga. Iloczyn tych dwóch daje nam moment statyczny względem danej osi. Dodajemy do siebie wszystkie momenty statyczne. Oczywiście odejmując wycinki, to jest pole całego koła razy rzędna, minus pole pierwszego kółka razy rzędna i minus pole drugiego kółka razy rzędna. Teraz dzielimy to wszystko przez pole całej figury i otrzymujemy uśrednioną rzędną x. Zaznaczamy ją na osi i wiemy, że środek ciężkości leży na tej linii. Co raczej nikogo nie zaskakuje, ale przynajmniej potwierdzi skuteczność obliczeń. Teraz możemy zrobić dokładnie to samo dla drugiej osi. I w taki sposób otrzymamy drugą współrzędną. Trójwymiarową bryłę można liczyć na tej samej zasadzie. Jeśli jednak matematyka nam straszna lub figura jest zbyt skomplikowana, pozostaje nam metoda rzemieślnicza. Możemy wziąć sznurek z ciężarkiem albo laser i zawiesić swobodnie naszą figurę w jakimś punkcie. Grawitacja skalibruje oba obiekty i wyznaczy linię. Teraz wystarczy powtórzyć to w kilku miejscach i jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze, linie powinny przeciąć się w jednym punkcie, gdzie znajduje się środek ciężkości. Jeśli mielibyśmy jednorodną bryłę, to szkołą Archimedesa możemy zanurzyć ją w wodzie, poznając objętość. I teraz zanurzając połowę tej objętości, zwierciadło wody wyznaczy płaszczyznę, na której znajduje się środek ciężkości. Powtarzając to otrzymamy linię, a powtarzając kolejny raz otrzymamy konkretny punkt, gdzie znajduje się środek ciężkości. To by było na tyle. Polub, udostępnij i subskrybuj, jeśli chcesz więcej. Dzięki za oglądanie.